Witam wszystkich. Pierwszy tydzień nowego roku dobiegł końca. Kurz po świątecznej oraz noworocznej zawierusze również. Tak więc nadszedł czas na podsumowanie tego, co było, czego możemy się spodziewać w nowym roku oraz kilku ważnych szczegółów, na które mogliście nie zwrócić uwagi. Zapraszam na kolejną część War Thunder po polsku. Najważniejszymi zmianami w ubiegłorocznym wydaniu War Thunder chyba było wejście do gry pojazdów naziemnych, czołgów, najpierw angielskich, a pod koniec roku powoli zaczęły być wprowadzane również i pojazdy japońskie. Jeżeli chodzi o te pierwsze, tutaj opinie są podzielone. Moja osobiście jest taka, że całkiem udała się ta implementacja pojazdów brytyjskich. Może tam każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie należą one do najtwardszych, ale są dość skuteczne i przyjemnie się nimi gra. Jeżeli chodzi o Japończyków, tutaj bajka już jest zupełnie inna. Ci z Was, którzy mają dostęp do pełnego drzewka pojazdów naziemnych, czołgów japońskich, już się pewnie przekonali na własnej skórze, że te, które są typowo produkcji japońskiej, no to w zasadzie jest zwykły papier z potężnym działem i niezłą amunicją i to w zasadzie wszystko. Jest kilka świetnych pojazdów, które no, nie są produkcji japońskiej, no ale nie ma się tutaj czemu dziwić. Sama doktryna, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny przez Japończyków, nie opierała się nigdy na tym, o jakieś bitwy, wielkie bitwy pancerne. Tutaj raczej to były pojazdy wsparcia. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi w ogóle o pojazdy japońskie. Tutaj powiem Wam, że czasami aż przykro grać przeciwko japońskim czołgom, bo czasami mam wrażenie osobiście, że wystarczy wysiąść z czołgu i rzucić mocniej kamieniem, żeby go zniszczyć. Przetestowałem kilka pojazdów i w zasadzie nie trzeba mieć armaty, żeby niszczyć te pojazdy. Wystarczy w zasadzie działko 20 mm. Kolejnym dodatkiem, którym uraczył nas Gaijin pod koniec ubiegłego roku, były pre-beta testy bitew morskich. Tutaj jest zupełnie ciekawa sytuacja, bo wygląda to, że Gaijin próbuje podebrać kolejnych klientów z konkurencyjnego wargamingu, tych, którzy zagrywają się dniami, nocami w World of Warships. Wychodzi im to zupełnie nieporadnie według mnie do tej pory, bo nie wydaje mi się na dłuższą metę zbyt wciągającym tematem bawienie się, wypływanie wokół wysepek na zamkniętym akwenie małymi pojazdami wyposażonymi w działka i karabiny, co niektóre w bomby głębinowe, którego w zasadzie użycia, no nie wiem, na tej pory chyba nie tylko ja, jak ich używać. No i coś najśmieszniejsze, torped, które nie służą przecież do niszczenia małych kuterków, tylko do niszczenia większych jednostek. Nawet tryb realistyczny póki co przypomina bardzo, bardzo rozgrywki arcade'owe. Ci, którzy zagrywają się w tryb arcade, tutaj znajdą coś dla siebie na pewno, bo to jest zwykła napaszanina małych pojazdów. W zasadzie nie ma czegoś takiego jak one shot kill. No jednak trzeba się troszeczkę namęczyć. Mam nadzieję, że zmieni się to wkrótce po wyjściu już otwartej beta, albo w ogóle zakończonych, po zakończeniu testów tych jednostek nawodnych, i zaczną być wprowadzane jednak większe jednostki, które wprowadzą coś więcej do tej gry. I na pewno byłoby miło się
że tak powiem, ponaparzać troszeczkę większymi jednostkami. Już jedna z takich większych jest zapowiedziana, co możecie znaleźć na oficjalnej stronie War Thunder. No, ale póki co wygląda to zupełnie niemrawo. Zostaliśmy uraczeni również w ubiegłym roku nowymi lokacjami, licznymi mapami oraz pojazdami uzbrojonymi w rakiety, tak zwanymi ATGM. Tutaj ja osobiście mam wielki żal, bo to wyszło w patchu, zdaje się, 1.59. To wyszło na pewno w patchu 1.59 dla mnie i nie tylko dla mnie. To był jednak jeden z najgorszych patchów, jaki wyszedł w ogóle w całej historii War Thunder. Wprowadzenie tych pojazdów zmieniło rozgrywkę totalnie, gdzie te ostatnio tierowe pojazdy to było niejako, to była elita. Każdy z nas stara się do tej pory lub starał przedtem osiągnąć te najwyższe tiery, pojazdy z najwyższej pługi. Dawało to dużą frajdę, bitwy nie wyglądały tak dynamicznie może jak na tych niższych tierach, ale dawało to pewną satysfakcję. Jeden zniszczony przeciwnik czy dwóch to było już coś. Teraz mamy pojazdy rakietowe, najgorsze są te, którymi steruje się lotem rakiety, kursorem myszki. No i prawdziwym bólem w tyłku jest IT rosyjski, oczywiście. Po polsku czytając to by było IT i tutaj ta nazwa niewiele się mija z prawdą. To co według mnie najgorsze jest w tym pojeździe, to jest to, że wieża przypomina zachowaniem wieżę T-54. Odbija bardzo często rakiety, w które uzbrojony jest ten pojazd. Trafienie bezpośrednie w przedział amunicyjny rzadko kiedy powoduje eksplozję. To w zasadzie się zdarza tak rzadko, że można byłoby policzyć to na palcach jednej ręki. Znane są pojazdy rosyjskie z bardzo słabej depresji działa. Jeżeli chodzi o IT, tutaj ta zasada w ogóle nie działa. Depresja jest, kąt depresyjny jest olbrzymi. Do tego wieża, która obraca się o 360 stopni. Jak dla mnie ten pojazd to jest bardzo duża przesada. No i coś, co psuje jednak rozgrywkę, ale nie będę sobie psuł humoru, mówiąc tylko i wyłącznie o tym jednym pojeździe, bo na koniec końców każdy z nas ma do niego dostęp, każdy może go odkryć, każdy może nim grać, ale czy o to chodzi, aby wszyscy jeździli tym samym pojazdem, tą samą nacją, jakby tak wtedy rozgrywka wyglądała. Istotnych zmian dokonano również w sklepie. I tutaj to jest jedna właśnie z tych rzeczy, na które mogliście nie zwrócić uwagi. Ci, którzy są już dłużej z War Thunder, zauważyli na pewno, że kupując w sklepie Gaijin tak zwane pakiety, paczki, gdzie znajdował się jeden pojazd bądź więcej, było też dodawane konto premium i złote orły, to nierzadko był spory wydatek, ale w jakiś sposób nam to rekompensował tym, że oprócz tego, co było w tej paczce, jeszcze można było sobie coś dobrać za tak zwanego golda już w menu gry. To się bardzo zmieniło. Nie każdy zwrócił uwagę na to, że długość trwania konta premium w tych najnowszych pakietach została znacznie skrócona oraz ilość złota dostępna również. To jest średnio teraz 7 dni konta premium i do 1000 złotych orłów. Te pakiety, które miały tego więcej, zostały po prostu już wyprzedane, wycofane i nie można ich znaleźć. Drugą zmianą istotną jest to, że zakup prezentu wygląda teraz zupełnie inaczej. Do tej pory dostawaliśmy klucz. Teraz kupujemy po prostu paczkę, którą wysłać należy konkretnie do gracza na konkretny nick. Ja osobiście mam pewną teorię na ten temat, z którą, wybaczcie, ale się z wami nie podzielę. Jest jeden pewny szkopuł w tym całym interesie, bo każdy
Wiemy doskonale, że niki graczy wyglądają najróżniej i może być tym problem, czyli najprościej mówiąc, możemy to wysłać gdzieś w powietrze i po prostu nasz zakup nie trafi, jeżeli mamy ochotę oczywiście na sprawienie komuś prezentu, nasz zakup może nie trafić tam, gdzie powinien. Ja myślę, że to nie jest jednak najpopularniejsza rzecz, która jest lubiona jednak w War Thunder, czyli kupowanie prezentów dla innych graczy tego typu. Także uważam, że to była zmiana typowo marketingowa i nie do końca trafiona. Bardzo ciężko zrozumieć w zasadzie o co Gaijin chodziło w tym wszystkim. Dodano całe mnóstwo pojazdów, zarówno samolotów, jak i naziemnych. Wszystko byłoby pięknie, łącząc to z nowymi mapami. Cała masa pojazdów do odkrywania. Każdy jest ciekawy, jak kolejny będzie się zachowywał. Jednak pytanie moje do Gaijin, jak do cholery mamy nadążyć z ekspieniem tego wszystkiego? Ponad 500 pojazdów, ponad 500, przepraszam, samolotów i pojazdy, ponad 300 pojazdów naziemnych. To jest stanowczo za dużo, biorąc pod uwagę nawet, że już nie mówię o odkrywaniu tych pojazdów, ale załóżmy, że wszystkie mamy i średnio poświęcając jeden dzień na pełne wyekspienie takiego pojazdu czy samolotu, nie starczy nam roku. A więc w tym momencie cała przyjemność z grania tym po prostu ginie, zanika, przepada. Każdy z nas wie, że jeżeli chodzi o samolot, no dobra, tutaj mogę się zgodzić, liczy się też skill, umiejętności pilota, zręczność poruszania się, znajomość maszyny i tak dalej, ale jeżeli chodzi o pojazdy naziemne, o czołgi, mamy coś takiego jak gaśnice, zestaw naprawczy, moc silnika, to wszystko, to pociski przede wszystkim, to wszystko, zanim to wszystko po prostu wyekspimy, mija mnóstwo czasu i pojazd, który z takim mozołem odsłanialiśmy, na który tak długo czekaliśmy, kiedy go w końcu mamy, po prostu się zawodzimy i więcej kosztuje nas to nerwów, stresu niż w ogóle przyjemności. Tak więc tutaj uważam, że Gaijin powinien coś zrobić z tym i wspomóc graczy, tu mówię głównie o pojazdach naziemnych, aby ekspiło się co najmniej tak dobrze jak samoloty, bo jednak o ile samolotami ciężko to wychodzi, to koniec końców znacznie szybciej niż czołgami. Co mnie osobiście cieszy, zmieniono punktację potrzebną do odrodzenia się zestawem przeciwlotniczym. Tak więc teraz mniej już widzimy tych tak zwanych pelotek przy rozpoczęciu rozgrywki. To był prawdziwy ból tyłka, szczególnie jeżeli chodzi o pewien rosyjski pojazd. Tutaj dla tych, którzy grają na najwyższych erach, myślę, że nie muszę mówić, o jaki pojazd mi chodzi. Tak więc to się zmieniło, teraz trzeba więc bardziej rozważnie wybierać pojazd, którym zaczniemy rozgrywkę. Gaijin spotkał się przy okazji właśnie wprowadzania tych nowych lokacji, pojazdów i bitew nawodnych z krytyką co niektórych użytkowników forum oraz graczy War Thunder. Mianowicie chodziło o to, że należałoby wprowadzić, że wojna to w zasadzie nie tylko pojazdy, ale i też piechota i trzeba było coś z tym zrobić. Można było gdzieś to tam dodać i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że to jest bardzo zły pomysł, nietrafny. Mamy już taką grę, to jest Battlefield, gdzie piechota, będąc piechurem, w zasadzie możemy używać pojazdów jeżdżących i latających. Wprowadzenie tego do tej rozgrywki, do tej gry mijałoby się z celem i wypaczyłoby całkowicie tą ideę, na jakiej opiera się w zasadzie ta gra, czyli pojazdy, po prostu pojazdy, a nie żadna piechota. Jednak Gaijin postanowił wyjść naprzeciw tym, którym brakuje czegoś takiego i stworzył równolegle
pod koniec właśnie 2016 roku grę o tytule Enlisted. W tłumaczeniu na język polski... ciężko. To jest tak poborowy. Nie wiem dokładnie, nie potrafię tego dokładnie przetłumaczyć. Myślę, że możecie sobie wygooglać to słowo. Ale zaciągnięty. W zasadzie to chodzi o to, że po prostu zostaliśmy wcielony, o może, do armii. Coś w tym stylu. No, gra będzie się opierała oczywiście o piechotę. Do końca nie wiem jeszcze, jak ta rozgrywka będzie wyglądała, o co tam dokładnie będzie chodziło, i nie jestem za bardzo tym, szczerze mówiąc, zainteresowany. Co zwróciło największą moją uwagę w grze Enlisted, która w zasadzie jeszcze nie wyszła, już możemy kupować zestawy broni, jakieś konta, chyba premium, dodatki i tak dalej do gry, której w zasadzie jeszcze nie ma dla dostępnej. No i za zebrane pieniądze ma ona dopiero powstać. Celem, znaczy targetem w ogóle twórców, jest zebranie miliona dolarów. Brzmi to fajnie. Do tej pory mają całkiem sporą subkę, możecie sobie sami sprawdzić, jak to wygląda. Wystarczy, że wpiszecie Enlisted w Google. Możecie również znaleźć odnośnik w jednym z materiałów na stronie głównej War Thunder. No cóż, ja osobiście czekam na World War Mode, czyli ten tryb wojny światowej. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie zrobione, jakie pojazdy, jak tam będzie z balansem. No i zastanawiają mnie nowe nacje, które zostaną wprowadzone, co oświadczyli już deweloperzy z Gaijin. Tak więc mam nadzieję, że ten rok będzie znacznie lepiej wyglądał pod względem tak samo jak rozgrywki, jak i dodawanych nowości do tej gry, w którą się zagrywamy przecież tyle godzin prawie codziennie. Tyle ode mnie. Ja Wam życzę szczęśliwego nowego roku, wielu fragów, wysokich lotów i jak najszybszego ekspienia pojazdów, które dopiero zakupiliście.